Ubaw jak nic. Tą dwójkę odkładam. Chcę jeszcze z sita opróżnić pozostałość, nie? A tu jest druga dwójka, nie? Także mistrzowskie zaciągnięcie. Może bez wykrywacza, wystarczy to tylko sitem zaciągać. Jaja jak berety. I jest monetka. 50 groszy. Na pewno nie z tego sezonu było. Taka brzydka, bardzo, bardzo brzydka. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witajcie kochani na kanale Odkrywca Historii. Wróciliśmy z nadmorza i wybraliśmy się na naszą fajną miejscówkę nad jezioro Urowiec. I co będziemy tu robić? Będziemy prowadzić poszukiwania. Mam nadzieję, że pozostało jeszcze coś po plażowiczach i turystach z zeszłego sezonu. Mamy wykrywacze, mamy sita, mamy odpowiednie stroje i będziemy wchodzić do wody i prowadzić poszukiwania. Zobaczymy, jak nam to pójdzie, jeżeli będzie nie tak ciekawie, no to przemieścimy się w inne miejsce. Także robimy objazdówkę po mazurskich jeziorach. A zanim rozpoczniemy poszukiwania, pokażę Wam z innej perspektywy miejsce, w którym będziemy prowadzić poszukiwania. Ewelinka tam walczy z gumakiem. Nie z gumakiem, tylko sprawdzam, czy pająków nie ma. A ja tutaj pokazuję wszystkim widoki, a tam w tle słychać krzyki, piski, bo są pająki w woderach. A tak oto wygląda jeziorko, w którym będziemy prowadzić poszukiwania. Kurde, wystraszyłam, bo złapałam za gumaka i ten. I to mi gdzieś tam mignęło. O, przyłup moje szpilki. Tylko nie będę miała gdzie tego przypiąć. Do kaptura. Elegancko! Asia mi tutaj przyklinowała kuszpita. Mogę ich założyć. O. Jeszcze dobrze nie wyschły z poszukiwań nad morzem, a już będą moczone w jeziorze. O, nawet się zrymowało. Dobra, gotowe. Jeszcze. Jak tam idzie? O. Sygnałów jest sporo, ale tu jest wiadomo, jak to przy pomoście. To miejsce turystyczne, to jest masa wszystkiego. O, ten sygnał był ładny. No, muszę wybierać, bo to jest naprawdę bardzo dużo. Wybierać te właściwe sygnały. Przeszukam te miejsce, bo kiedyś była tutaj plaża, jest tutaj bardzo płytko. No, ale w cholerę glonów będę musiała się przedzierać przez nie. Mam nadzieję, że takie fajne sygnały będą. Jest monetka. 50 groszy. Na pewno nie z tego sezonu było. Taka brzydka, bardzo, bardzo brzydka. Tutaj jakiś sygnał. Teraz sprawdzimy, jak
żebyście wiedzieli, jak naruszę ten muł, jak śmierdzi ta woda. Chyba w sicie już będzie. Zrywka. Co, zaskoczony jesteś zrywką? No myślałem, że coś więcej. No to szukaj. Ale szukamy dalej. O, też ładny sygnał. Ładny jest, nie? Zobaczymy, pobiorę go. Zobaczymy, co koło zrywki. Koło zrywki kolejny kapsel. Trochę tego jest. Tu jeszcze mam sygnał też. Przy tym pomoście bardzo dużo sygnałów. No jest to, no bo każdy wie, sobie siada, jak siada na pomoście, to mu sportek wylatuje, nie? O, jest też. Tak czochrasz tym sitem, że wszystko wypada. Szyszki, małże, muszelki, wszelkiej maści i bardzo dużo kory jest. O, myślałem, że tutaj jakiś metalowy kawałek. O, kolejna zrywka. O, patrzcie. Zrywka, nie? Zrywka, jak zaciągnąłem, to dwa sygnały. One były takie, przemieniały mi się. Zobaczcie, zrywka, a tu jest jeszcze... Dwa ziko. No proszę. Powiem wam, że to taki trochę fart, bo no są tu sygnały, jeden przy drugim, jak zaciągnąłem sitem, no to weszła i zrywka, weszła i moneta, ale moneta sfatygowana. Cieszysz się, jakbyś piątkę co najmniej znalazł? Nie, bo się zdziwiłem, no ale w takich śmietnikach właśnie tak to jest, nie? Wyciągasz jedną rzecz, a wychodzi. Dlatego trzeba kopać każdy sygnał. Gratulacje. Między tymi chaszczami, liśćmi, śmiećmi wyłania nam się monetka 5 groszy. Ubaw jak nic. Tą dwójkę odkładam. Chcę jeszcze z sita opróżnić pozostałość, nie? A tu jest druga dwójka, nie? Także mistrzowskie zaciągnięcie. Może bez wykrywacza, wystarczy to tylko sitem zaciągać. Jaja jak berety. Jaja jak berety. Kur. Tylko granata nie wykop. Różnie może być. Różnie z tym może być. Ale tu jest bardzo dużo liści z tych drzew spada i po prostu jest taka maś w sicie. I śmierdzi. No, śmierdzi. Śmierdzi. A czy coś widzę. Jest? O. Jest. O. Widzisz? O. Jest. Ale nie widzę co to. Czy to złotówka, czy to 50 groszy. Przykleiło się coś, ale też już złotówka, ale zleżana, troszkę tutaj poleżała. I czekała. Sobie, czyli z tamtego sezonu. A dlaczego na początku wspomniałem, że mogło pozostać coś z poprzedniego sezonu? Bo z tej strony pomostu, gdzie jesteśmy, woda naniosła pełno glonów i nie można było z tej strony prowadzić poszukiwania, tylko z tamtej. Teraz przyjechaliśmy, to tutaj mamy czysto, jak wam pokazywałem, a glony są z tamtej strony, czyli ta część jest oczyszczona i prawdopodobnie w zeszłym sezonie nikt tam nie wchodził, a czy ktoś w tym był, trudno mi powiedzieć. Raczej nie. To nie jest taka prosta sprawa.
Tym sitkiem to ja mogę sobie po tym, po dupce pojeździć. O, ładny sygnał. Ale kiedy ja go wyciągnę? Nie wiem. Prawie że na wierzchu. Ale coś. Ja. Na wierzchu. Sygnał ładny, ale niestety nie taki jakbym chciała. Folia albo kawałek jakiejś tubki od pasty, od kremu czy od czegoś. Też był sygnał taki pewny. Pewny na kapsel. Pewny na kapsel. W międzyczasie oczywiście kilka kapsli wykopanych, bo to plastyk, ale nie widzę co tutaj. A, jest. Jest, nie wiem czy zrobię tak, żebyście widzieli tego syfu tradycyjnie. Musiałem wypłukać pełno. No i jest kolejna moneta, też złotówka i też sobie tutaj poleżała trochę. Cieszę się niesamowicie. I z sita wyskoczył taki gwóźdź, ale to już nie przelewki, bo stał, jakby stał w pionie, to komuś mógłby wejść w nogę. Wejść w nogę osobie, która tutaj korzysta z tego kąpieliska. Taki wielkolud. Uratowaliśmy komuś stopy. Tak jest. A samemu trzeba uważać, bo tutaj jest naprawdę tak wszystkiego pełno. Mieliście jakiś sygnał na małże? Jeszcze zamkniętą? Może perły będą w środku? Coś tu jest. Oj, zaś mi kręgosłup boli od tego garbienia się. Przemieszcza się. Może być kapselek. Może i nawet na pewno to będzie kapselek. Albo zrywka. O, może mam w sitku. Może mam w sitku. Jest w środku jest. Zrywka, niestety zrywka. Jest moneta. Już wam pokazuję. Tylko wezmę wykrywacz. A tym razem również złotówka, którą odłożymy do kolekcji, która pomału nam rośnie. Spójrzcie sami. Plus jeszcze to, co znalazła Ewelinka, także sporo tych monet będzie. Cieszę się, jakbym miała nie wiadomo ile. No ale jest moneta, więc się cieszę. Kolejne 50 groszy. Oby większe te nominały tu wpadały. A kapsel i spadł z powrotem do wody. Podnieś go? No, oczywiście. Oczywiście. A. Muszelka. Muszelka. I kapsel zginął. Kapsel. Następnym razem, jak ja będę szła, to ja go podniosę. A, nie no, zaraz go tu namierzę. Ale zobacz, ta muszelka chyba z zawartością jest. Tylko nie otwieraj. No pa, brylanty ma.
O, perły. Perły. Zniknęły. Ha. Kapselek. I złotóweczka. Jedno ko drugiego. Namęczyłam się troszkę, bo jedno drugie dyskryminowało. Sygnałów jest tutaj sporo. No ale my wyciągamy, znaczy ja wyciągam bynajmniej każdy sygnał. Na szczęście. Na piątkę sygnał był, a co wyjdzie? Na 5 złotych? No. O, na 5 zł. Masz 5 zł. Mam 5 zł. Zrywkę kolejną. 5 zł to ten browarek pewnie kosztował. Jeziorko pozytywnie zaskoczyło. Nie mogło być inaczej. Wyszło trochę monet. Za chwilę zrobimy podsumowanie. Natomiast w tym miejscu kończymy poszukiwania i przemieszczamy się w inne miejsce, w inne jeziorko. Będziemy sukcesywnie przemieszczać się i po prostu sprawdzać nasze... W cudzysłowie obczyszczać? Obczyszczać, tak. Sprawdzać nasze te pewne miejscówki, gdzie zawsze coś tam się pokazało w tej wodzie. Tak jak ten przypadek nam pokazał, wystarczyło tylko zmienić stronę wejścia po mostu i trochę tych monet wyszło. A ile wyszło, to zaraz zrobimy podsumowanie, na które Was zapraszamy. A po podsumowaniu jedziemy dalej. Nadszedł czas naszego podsumowania, tego co znaleźliśmy w tym oto jeziorku. Także monet jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 monet, tak, 9 monet. Kapselków, śmieciuszków, nawet gwóźdź się trafił. A tych monet jest 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 zł i 5 groszy. Widać, że no nie wszystkie, ale większość jest tak jakby z zeszłego sezonu, bo są troszkę podniszczone, ale tak to właśnie się prezentuje. Dotarliśmy już w kolejne miejsce naszych poszukiwań, natomiast nie podejmiemy dzisiaj dalszego wejścia do wody, dlatego że zerwał się bardzo silny wiatr. No i z obawy tutaj o nasze zdrowie i bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję, że na dzisiaj zakończymy poszukiwania. Natomiast zakończenie tego odcinka zrobimy troszkę vlogowo, opowiadamy Wam, co tam się u nas dzieje, jeżeli chodzi o nasze samochody, tak? Dokładnie. Powiedz, gdzie są. Nasze dwa auta, dwa busy stoją u mechanika. Tak, ten srebrny nie służył nam w zeszłym sezonie. W tym sezonie też na pewno nie posłuży, dlatego podjęliśmy decyzję, że przełożymy wszystko ze srebrnego, cały ten środek, w sensie to łóżko, bo to chyba najbardziej na tym nam zależy, do naszego zielonego Flintstona. Musimy go przeprosić, bo będziemy teraz nim śmigać. Dobrze, że tak się stało, że nie pozbyliśmy się tego zielonego busa, nazywanego przez nas Flintstona, bo to jest bus, który przejeździł całą Polskę praktycznie bezawaryjnie. Korzystając z tego, że przerzucamy te nasze spania i te ścianki boczne, zwłaszcza tą ściankę ze stolikiem, postanowiliśmy też zmienić rozrząd w tym samochodzie, uszczelnić, bo tam uszczelka gdzieś przepuszcza trochę oleju. Przy okazji wymienimy opony, także zrobimy go tak mechanicznie na ideał, że tak powiem, żeby popodróżować w tym sezonie po całej Polsce, bo tak zamierzamy. Kolejną taką ciekawostką, którą u nas się wydarzyła, podjęliśmy współpracę z firmą All Powers. Jest to firma, która produkuje i sprzedaje stacje energetyczne, takie zasilane panelami fotowoltaicznymi. Dostaliśmy taką stację o mocy 1800 W. Na nasze potrzeby ona starczy. Brakuje nam jeszcze tylko profesjonalnej lodówki do busa, bo jak jeździliśmy ostatnio w zeszłym sezonie, to parę rzeczy nam się popsuło, jednak ta lodówka jest niezbędna. No i to jest jakby kolejny etap, żeby to zakupić.
Natomiast jeżeli byście potrzebowali jakieś wykrywacze metali na sezon, bo dużo pytacie się o wykrywacze, jakimi wykrywaczami się posługujemy, o porady i tak dalej, zajrzyjcie do naszego sklepu. Jeżeli byście chcieli jakieś porady, to również wszystkie linki do All Powersa, żebyście zobaczyli tą stację energetyczną, jaką mamy, i do sklepu są pod filmem w komentarzu. Prawda. A tak, alergia w pełni, także Ewelinka. A, no właśnie, bo nie wziąłem leków. Walczy z alergią, no niestety tak to jest. Ja walczę z kleszczami, bo już miałem w tym roku dwa i teraz trzeciego wyciągaliśmy. Nasz zbój piesek też przyciąga kleszcze jak magnes neodymowy metal, także no ciągle coś się dzieje. U nas, jeżeli chodzi o wyjazdy, no to myślę, że jak się tutaj tak na dobre, żeby po Polsce się poruszać płynnie, no to czekamy do zakończenia roku szkolnego i koniec czerwca, lipiec, sierpień na pewno będziemy podróżować. Przygotowujemy się do zlotu, organizujemy zlot poszukiwaczy, który organizujemy 24, 5, 6 maja tutaj u nas na Mazurach w miejscowości Jeżwałd. Jeżeli ktoś z Was chciałby być, uczestniczyć w tym zlocie, to również link do formularza zapisów jest w tym miejscu. Co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych przełożyliśmy na inny termin, to będziemy Was informować gdzie. Chcemy je zrobić nad morzem, jak się uda załatwić wszystko organizacyjnie. Jeżeli macie coś niepotrzebnego, co mogłoby nam posłużyć w busie na nasze wyjazdy, jest to używane i sprawne, my z chęcią to przyjmiemy, także śmiało też się kontaktujcie, my nie pogardzimy niczym, a nam się to przyda, wykorzystamy na nasze kolejne wyjazdy. Tymczasem tak pokrótce Wam przedstawiliśmy, co u nas, jakie plany, zmiany. Hania ma się dobrze, to też najważniejsze, też nie może doczekać, kiedy skończy rok szkolny. Kiedy w końcu będą wakacje. Kiedy będą wakacje i będą podróże, kiedy będzie można sobie na to pozwolić. Ja nadal się leczę, dzisiaj robiłem wyniki. Te negatywne parametry trochę się polepszają, troszkę, nie za dużo, ale jesteśmy też dobrej myśli, także tutaj ruch i aktywność jak najbardziej pomaga. Organizowanie się, takie długoterminowe plany jakby też motywują, także nie myśli się o tym, co skrzeczy w organizmie, piszczy, czy nie dolega, tylko o tym się myśli, co przyjemne, gdzie pojechać, co zabrać, jaki wykrywacz, ile znajdziemy i wszystko jakby tymi kategoriami pozytywnymi. Także energia jest najważniejsze i przy tym się będziemy cały czas trzymać. Życząc wam tego samego i żegnając się do następnego odcinka. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.